Tam runda trzecia, druga mnie ominęła, bo zasnąłem. Przepraszam wszystkich, co oczekiwali na to turnieje. Rundę drugą, ale jej nie zdołałem nagrać, nie miałem jak. Bo niestety się chciało i zasnąłem. Nie spałem. Runda trzecia. Runda trzecia. Runda trzecia. Proszę Państwa. Botix Spice Player. To jest po prostu ideolo. To już jest 2-0 dla graczy, nie? Pięknie go będzie to skończyć. Druga z najtrudniejszych map. Klasyczny. Będzie jechał. Vera, kurwa Vera, nie? Hera od razu. Paulin, patrz. Vera, to jedna dziewczyna gra w składzie. Tam widziałem go, gdzie. Masakra. Chyba ci nie skudają, czy nie chcę wyjść. Zaraz będę komentowany. Zawodnicy z Botixu się snajpują na wieżach, wieża do wieży lub okno do wieży, nie wiadomo. A te wygacy, ale zawodnicy z kampina jak się snają. A też na oknie. Mam tu zabity. Widać zabita Vera. Dziewczyna jest. Nie ma szczęścia. Bingo. Hanga zabity.
Razor. Razor chyba tam jak ma kolorowy też nie, może chciałem dwóch zawodników kolorowych, ale zabijają jak ptyczki. Nie, kurde, mapa. Jeszcze zostało 3 minuty. Pewnie 3,5 minuty do końca meczu. Myślę, że to już wygrana jest dla playersów. 0. Botix jak jest słaby. Jak był słaby i tak to jest słaby. Walter, serio. Kolejny raz widzę Waltera na stronie Botixu. Ale nie widziałem go na hali. Wygląda to turnieje z naszego klanu i myśli, że co? Świeci? Tylko po same małolaty gówniarze grają. Kolejny support poleciał. Robili mgiełka. No jak, chmurki są już nawet dwie, wow. To było takie szybkie. I wchodzą na numer jeden. Numer jeden. Już śpimy. Wysadzenie jakiejś pompy. Wysadzenie deski. Kurde, ale śpiliłem. Spalo. Wreszcie. Zapali. Państwo, tu już jest koniec. 16, 15, 14, ale to już jest koniec meczu. Będzie 3-0 dla drużyny Flyers, nie? Był słaby, to i dalej jest słaby. No i zwycięstwo po stronie graczy, nie?